Łukasz Kazimierczak, organizator wyjazdów kolonijnych dla dzieci. Chciałbym się spotkać, żebyś miał lepszy humor, no ale tego humoru dobrego chyba mieć nie możesz po tych kilku miesiącach. No na tą chwilę to chyba wszystkie biura podróży nie mają dobrego humoru. No taka sytuacja, a nie inna, no trzeba żyć dalej i powolutku, miejmy nadzieję, wszystko wróci do normy. Właśnie, ta norma ma być zupełnie inna. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny przekazały bardzo długą listę rzeczy, które musicie spełnić, abyście mogli zabrać dzieci na kolonię. Pierwsza rzecz, transport publiczny na takich samych zasadach jak transport, nie wiem, jazda tramwajem czy autobusem po mieście, czyli połowa miejsc de facto. Jak sobie To to wyobrażasz? nie, już miejsca są zlikwidowane. Już może, wczoraj już było, także autokarem już możemy pojechać całym zapełnionym, tylko każde dziecko będzie musiało mieć sprawdzoną temperaturę przed wejściem do autokaru. Powyżej 38 stopni dziecko takie nie może pojechać. I kierowca musi mieć zaświadczenie, że nie ma COVID. Jeszcze właśnie to jest wszystko wydruk z wczoraj. Mamy tu 30 stron, aż te wszystkie wytyczne MEN-u, GIS i GIS-u. I tak powoli się to wdrażamy. Ośrodki też mają obostrzenia. Więcej wychowawców będzie. Grupy są między 12 a 14 osób. Także już doszedł jeden dodatkowy wychowawca. Mamy obostrzenia odnośnie pokoi. Czyli jedno dziecko przypada na 4 metry kwadratowe. Czyli nie wszystkie ośrodki spełnią wymagania. Niektóre będą miały mniejsze grupy, no czyli z automatu wiadomo, w tym autokarze i tak będzie mniej osób. Są takie ośrodki, co miały na styk 50 osób, czyli tak de facto jedna grupa autokarowa. Jak z każdego pokoju tam obliczyliśmy teraz we Władysławowie załóżmy, pani chciała wyciągnąć łóżko, no to już zostało nam 35 miejsc. To już taki wyjazd jest, że tak powiem, nieopłacalny i już trzeba było zrezygnować. Dobrze, to właśnie wróćmy do tego, bo no, o ile mycie rąk, na przykład dezynfekcja tych rąk, czy dezynfekowanie powierzchni, to nie jest największy problem, tak? To są koszty oczywiście środków dodatkowych, które też obciążają dany ośrodek, no ale o tyle, tak, 4 metry kwadratowe na dziecko. No, o ile wymiana jeszcze na stołówce grup, to też, no ale tak, brak kontaktu z osobami trzecimi na plaży. Lepiej, żeby nikt z osób trzecich nie wszedł na teren ośrodka. Jak sobie to wyobrażasz w wypadku dzieci? No będzie ciężko. Powiem szczerze tak, jak w przypadku Polski, prawda, bo to są wytyczne na razie na wyjazdy krajowe. Powiem szczerze, my tak jak mieliśmy takie kurorty bardzo popularne, Władysławowo, Ustka, musieliśmy zrezygnować. Mimo wszystko troszkę się boimy, wychowawcy się bali, rodzice się bali. Jak we Władysławowie jesteśmy, no to lipiec, sierpień, to plaża jest człowiek przy człowieku. Także nie dość, że ośrodki takie, co ledwo nam spełniły wymagania. Ja na plaży jest taki tłok, że nie dajemy rady. Przeszliśmy bardziej na zachodniopomorskie. Nie chorze po Gorzelicach, gdzie są dużo szersze plaże i mamy zawsze dużo więcej miejsca. Tam jesteśmy w stanie, może to zrealizować. No, trzeba się będzie pilnować. A jakie jest podejście osób, które miałyby być opiekunami? No bo to jest trudny czas. Dzisiaj no, to dziecko dostanie gorączki, tak naprawdę nie wiadomo, czy to jest gorączka, bo się po prostu trochę przeziębiło, bo złapało zwykłą grypę, tudzież właśnie ma zakażenie COVID-19. Dokładnie tak. I w przypadku mamy rezygnację. Dużo jest tych rezygnacji nawet na Polskę, ale bardzo dużo z tych rezygnacji z grup sportowych, najwięcej pływackich, bo tam dzieci rzeczywiście co chwila mają katar, tu gorączka, pływają, biegają. I już kilka grup sportowych czy pływackich zrezygnowało nam w tym roku z wyjazdu, darowali sobie i mówią, że poczekają do zimy albo do przyszłego roku. Także ludzie rezygnują, część się zapisuje, ale to pojedyncze przypadki w tej chwili, a rekreacyjne kolonie mniej więcej zostają na tym poziomie, co są. Czyli jak było 40 osób, to ani nie rezygnują, ani się nie zapisują, czekają, jak będzie wszystko ok, jadą. Dobrze, ja wrócę jeszcze, to co powiedziałeś, to jest oczywiście informacja dotycząca zainteresowania, jeśli chodzi o grupy klientów, natomiast ja zapytam o kadrę, no bo kadra dzisiaj ma większą odpowiedzialność, to nie jest już tylko, aż tylko pilnowanie dzieci, ale ta obawa, co się może stać, jeśli to dziecko by się zaraziło? No to na tą chwilę, tak jak mamy średnio
jedna osoba na 10, nawet z kadry, nam rezygnuje. Są obawy. Większość chce jechać, 80-90% kadry chce jechać, z tym, że z tym obostrzeniem, że musi być dodatkowo albo pielęgniarka, albo ratownik medyczny, no to już stosowne umowy na ośrodkach są podpisywane, albo my bezpośrednio podpisujemy z ratownikiem medycznym, który jedzie z nami od początku i przebywa na ośrodku. I musimy się do tego zastosować, do wytycznych MEN-u. Ale i tak mimo wszystko te zawsze dwie osoby, jedna, dwie osoby na 10 rezygnują. Troszeczkę się obawiają. Ale zdecydowana większość jedzie i tak musimy spełnić te warunki. No, wyjścia nie ma. Dobrze, a więc tak, mniej dzieci w grupach. Niektóre ośrodki wypadły, bo nie mogą realizować tego programu. Ratownik medyczny, pielęgniarka muszą być na tak zwany gwizdek, prawda? W momencie, kiedy się coś dzieje, jak to wszystko do kupy sobie poskładasz, plus to, że tych grup może być mniej, to dzisiaj te kolonie to jest dla ciebie przetrwanie? Dla ciebie, dla całej tej branży turystycznej, która tym się zajmuje? Czy to jest jakakolwiek szansa na zysk? To znaczy ja myślę, że może delikatny zysk będzie, ale ogólnie cały ten sezon to jest walka o przetrwanie. Mamy już znajomych z firm transportowych, mamy znajomych z innych biur z Łodzi, z Katowic, co no nie wiadomo jak to będzie, mają autokary w leasingu, w kredytach, także te biura rzeczywiście w lipcu, w sierpniu będą miały duży problem. Mamy kolegę z Warszawy, co już ma autokar, bank chce zabierać, no bo nie spłaca kredytu, porządne, drogie autokary, a nic się nie dzieje, zero zleceń. Także to będzie cały ten sezon to będzie walka o przetrwanie. Klientów zostawić nie można, bo są tacy, co chcą jechać, prawda? My też chcemy zarobić, pracownicy w biurze chcą pracować, wychowawcy, kierownicy w większości chcą jechać, to też jest ich dodatkowy zarobek, ale to i tak będzie dalej walka o przetrwanie. Bo po Dobrze. Prostu wyjdzie, tak jak liczyliśmy teraz, no wyjdzie po prostu tylko 20-30% wyjazdów tego, co normalnie wychodzi. Przy dobrych wiatrach, no bo jeszcze czekamy na decyzję odnośnie wyjazdów zagranicznych. Właśnie, wyjazd zagraniczny, powiedz mi, Grecja od 15 czerwca wpuści polskich turystów bez kwarantanny. Oczywiście będzie mierzenie temperatury, sprawdzanie stanu zdrowia, ale mogą lecieć ze wszystkich lotnisk w Polsce poza Katowicami od 15 czerwca. A jak będzie z koloniami? Ty wierzysz w ogóle, że jakiekolwiek kolonie się odbędą, to jest raz, a dwa, wierzysz, że ludzie zdecydują się wysłać dzieci? No w Polsce to wiadomo, no to jest wsiąść samochód za 4-5 godzin, jest się po dziecko, a wierzysz w to, że Grecja, Bułgaria, takie kierunki będą w ogóle funkcjonować w tym roku, czy to po prostu można zapomnieć? Wierzyć to wierzę, chciałbym wierzyć, że te kierunki będą funkcjonować. Ogólnie Włochy, Hiszpania, bardzo dużo osób nam rezygnuje. Są grupy, które sobie nie wyobrażają. Mamy grupę siatkarzy plażowych i oni tylko ich interesuje, powiedzmy, Rimini. Mają boiska, 7 boisk obok siebie, jak na sierpień i czekają na decyzję, co będzie. Jak nie będzie wyjazdu, rezygnują, bo do Polski nie chcą. Także też mamy takie grupy, ale Włochy, Hiszpania praktycznie 80%, 70% rezygnuje. Reszta czeka na rozwój sytuacji, te turnusy po 15 lipca. Najwięcej chętnych na zagranicę, jakby się odbyła, no to u nas wszyscy się zapisują albo przepisują z Włoch na takie bezpieczniejsze kraje, bezpieczniejsze w cudzysłowie, Chorwacja, Bułgaria, gdzie jest dużo, dużo mniej zachorowań niż w Polsce. No 1/10 tego, co u nas, jak u nas 20 parę tysięcy, tam 2-3 tysiące. No. Ale to też wszystko w zawieszeniu. Ludzie nie dopłacają pieniędzy, dopóki nie będzie decyzji. My też nie przyjmujemy. Czekamy, co powie minister zdrowia po 10 czerwca odnośnie zagranicy.